Witam Państwa serdecznie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Ta noc będzie zdecydowanie chłodniejsza. Temperatura spadnie do 6 stopni na Pomorzu Zachodnim. Maksymalnie zanotujemy do 10 stopni na Pobrzeżu Koszalińskim. W centrum, a także w okolicach Lublina i Katowic bezchmurne niebo, opady deszczu wystąpią na ziemi lubuskiej, na Kujawach, Warmii i Mazurach, a także na Pomorzu Gdańskim. Sprawdźmy prognozę pogody na jutro. Półwysep Iberyjski z temperaturą do nawet 32 stopni i tam duża ilość słońca, piękne, bezchmurne niebo. Natomiast w Rzymie i w Atenach nieco więcej chmury, ale tu również wysokie wartości od 27 do 28 stopni. W centralnej i północnej części naszego kontynentu spodziewamy się na zmianę, przelotne opady deszczu i chwile ze słońcem. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla Polski. W naszym kraju tego słońca nie zabraknie. Najwięcej chmur pojawi się na Pomorzu i tam najcieplej, do 19 stopni w Szczecinie. Przelotny deszcz w Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i we Wrocławiu. Zobaczmy kolejne dni. W sobotę pochmurne niebo na Pomorzu i na Podkarpaciu, pozostałe regiony z opadami deszczu. W niedzielę na Podkarpaciu temperatura wzrośnie do nawet 21 stopni. 15 stopni to najniższa temperatura tego dnia i tyle zanotujemy na Pomorzu. W poniedziałek w całym kraju ochłodzenie. Temperatura spadnie do nawet 9 stopni na południowym wschodzie. Tego dnia opady deszczu pojawią się jedynie na Podlasiu. Ciśnienie zaczyna rosnąć. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.